Siema, siema z tej strony, Paczoli, dzisiaj już nie będzie pranków. Dzisiaj pokażę wam pełny poradnik odnośnie, jak zrobić ekspiarkę. Oraz, jeżeli nam starczy trochę, trochę czasu, pokażę wam jeszcze, jak zrobić bardzo szybkie farmy. Eee, I tak będzie farma, wydaje mi się. Działam ręce. Co się. Co się stało z moją grą? Czekajcie. Dobra, wyłączyłem sobie jakimś F, czymś tam. Wyłączyłem sobie. No nieważne. Wiecie, te itemki i wszystko. Dobra, nieważne, nie wiem jak to włączyć totalnie. E, pokażę wam to, to jest bardzo szybkie, bardzo łatwe, wiem, że tego jest mnóstwo na YouTubie, ale pokażę wam tylko, jeżeli ktoś nie wiedział. Tutaj przepalarka taka, to przecież to jest banalnie proste, to nie? I pokażę wam farmę, trzciny, gdzie możecie mieć nieograniczoną ilość trzciny e, i jeżeli o to chodzi, no to tu macie fabrykę papieru. Jak to włączyć? Poczekajcie. Ale mnie to denerwuje, że ja mam itemków. Ty, no nie wiem, oh my god. Czekajcie. O, dobra. Włączyłem, nie wiem, zrobiłem zrzut ekranu w ogóle. Działa i teraz tak. Trzcina potrzebna do papieru. A teraz, zobaczcie, jeżeli macie farmę wieśniaków, na szczęście moje wieśniaki teraz nie śpią, to tak. Ten handluje za papier, ten handluje za papier, ten większość wieśniaków po prostu handluje za papier, jeżeli chodzi o tych wieśniaków z pulpitem, czyli z tym. One teraz dostają jakąś tam rangę swoją, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, oni handlują za papier, czyli jest to bardzo ważne. W tym momencie jesteśmy na kwadratowym masakrze i zobaczcie, tak sobie po prostu od czasu do czasu sprzedaję ten papier. Mam trochę emeraldów, troszeczkę, bo to nie jest tak zbyt dużo, bo jakbym handlował to regularnie, tym papierem to bym miał. Yy, I troszeczkę przebeblowałem sobie moją piwnicę, już jest troszeczkę poprawiona, będzie jeszcze bardziej urozmaicona, na razie jest, jest taki szlif. Powiedzmy, mam nadzieję, że ej. Dobra, miały być pranków. Yy. Sorry za tło tutaj green screena, ale problem jest z moim oświetleniem. że Jeżeli nagrywam w nocy, to to oświetlenie nie jest takie dobre. Jeszcze muszę kupić lampy. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Dobra, muszę sprawdzić szybko, czy nie mam jakieś pranków na hacie, bo wiecie, jak to jest z chłopakami tutaj. E, tu, tu, tu. dobra, tu naprawiłem sobie ponitasim. E, dąb nie spłonął. Jest chyba ok, dobra, więc e, tylko szybko zacznę dom, Widzę, lód jest zrobiony. Na kto oczywiście, mam buty z lodu. Ja już wiem, kto tutaj się kręcił. No ale no nieważne, powiedzmy, nic się nie stało. E, tu w chacie jest problem? Czy nie ma problemu? Nie, jest wszystko ok, dobra. Jest wszystko ok, nie ma pranka, więc. Idę na kreativa, żeby pokazać wam tą najnowszą. A, najlepszą ekspiarkę. Przepraszam, jeszcze raz wrócę tutaj, żeby wam pokazać w ogóle, co to za ekspiarka. Bo jeżeli już wiecie, no to wiecie, no to. Pewnie wiecie jak ją zbudować, jeżeli wiecie o co chodzi, widzieliście jakieś poradniki, mało tego jest na YouTube z tego co ale na zagranicznym jest dużo. Chodzi o tę ekspiarkę, czyli zawsze co pokazuje, co odcinek, mamy tu przepalanie zielonego barwnika i pokażę Wam jak ją zbudować krok po kroku, ona jest bardzo głośna, dlatego trzeba uważać tutaj przy tej ekspiarce. Patrzcie i bierzemy, 30, 20 level mam teraz, patrzcie jest 38 level, 48 level, 55, 60. 64. jest to jak kwadratowej masakrze, czyli tu nie ma żadnych, nie wiem, pluginów, żadnych cheatów, nic nie ma, żeby ten level wbijać. Dlatego wam to pokażę, jak to zrobić u siebie na serwerze. Dlatego idziemy na Creativa. I teraz, żeby pójść na kreatywa muszę iść chyba sobie na Realmsa, będzie chyba najlepiej. Okej, okay. idziemy na Realmsa, tu będzie najlepiej, bo mogę sobie włączyć Creativa na luzie, bo na swoim serwerze nie mogę. Wyłączyłem tą opcję, żeby mi po prostu nie odbierało to chęci z gry. Czy ja mam swojego Realma? Muszę mieć. Czemu jest takie długie łączenie z serwerem? A, jak widzicie, już się goliłem. No, <laughs> Dobra, przygotowałem tutaj miniaturkę. Mam, mam tego, mam kreatywa. Ok, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, wychodzimy szybko, szybko, szybko. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Powiedzmy, potrzebujemy trochę przestrzeni, więc zróbmy to tutaj. Ok, wyrzućmy sobie to. Wyrzućmy sobie to. E, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. I czego będziemy tutaj potrzebować? Dziękuję za subskrypcję. Czego będziemy tutaj potrzebować? Na początku będziemy potrzebować oczywiście do przepalenia zielonego barwnika potrzebujemy kaktusa i najlepiej, żeby ta... Znaczy najlepiej. Jedyny sposób, żeby ta ekspiarka działała, potrzebujemy kaktusa. Najlepiej w dwóch sztukach na start, żeby to od razu zaczęło działać. Potrzebujemy też piasku i teraz tak. Po kolei. Kaktus. Jedna sztuka. Bambus. Jesteśmy już y, przy poradniku, więc teraz że tak powiem, zaczynamy. Piasek. Cztery sztuki piasku. Cztery. Potrzebujemy. Tłok to się po polsku znaczy, czyli pistony Potrzebujemy cztery takie, czyli cztery te lepkie. I chyba dziesięć. czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, chyba O jest, za dużo wziąłem. I dziesięć tego potrzebujemy. Dobra, wezmę z jedenaście. Potrzebujemy, oczywiście, skrzynki. Eee, nie te. Jezus, ale mam jeszcze. Movement Bota w tym Minecraftie. Sorry za to. Wiecie, nie jestem zawodnikiem Minecraftowym. Trochę skrzynek wezmę tak na zapas. Potrzebujemy sobie Lei, proszę bardzo. Weźmy też na zapas więcej. Yy, pięć pieców, bo ta ekspiarka działa tylko i wyłącznie na pięć pieców. Nie można dać więcej, niestety. Yy, można ją tam ulepszyć, ale prawdopodobnie nie da rady z tego wyciągnąć na więcej pieców. Potrzebujemy jeszcze Redstone'a, ale tych pochodni na start potrzebujemy. One są potrzebne cztery. Poczekajcie, czy ja mogę sobie to wrzucić do ekwipunku? Mogę. Wrzucam to sobie do ekwipunku. Tutaj sobie zapamiętajcie i ten, mam nadzieję, że to dobrze widać. Dobrze widać. Więc okej. Okay. Dalej potrzebujemy yy, dźwignia. Dźwignia razy dwa. Gdzie to mi. A jest, jest, dobra, myślałem, że mi zniknęło. I potrzebuję jakiś solid bloka, czyli powiedzmy nawet kamień. Zwykły kamień bądź e, może być cobblestone, jest najbardziej powszechny. Weźmy tego więcej, jakby nam coś tutaj, że tak powiem, mi się pomylił, chociaż mam nadzieję, że nie. I Redstone, zwykły Redstone. Potrzebny Redstone i obserwator. Obserwator tutaj się nazywa detektor. Detektor potrzebujemy dwa detektory. I to jest prawdopodobnie już wszystko, jeżeli coś to będę dopowiadał. I teraz tak. Najważniejsze, budujemy po prostu sobie takie coś. Sorry, że to pokazuję na kreatywie, ale jak dojdziecie do do wprawy, to bardzo szybko możecie to budować na zwykłym y, survivalu. I teraz tak, budujemy takie coś. To jest chyba bardzo łatwa konstrukcja, czyli trzy nasze y, kamienie, trzy nasze kamienie tutaj kratki kamienia. Teraz budujemy sobie takie jakby rogi od tego. Proszę bardzo rogi. Tutaj możemy to zniszczyć, w sumie musimy to zniszczyć, bo potem będzie potrzebne. I teraz tak, zacznijmy od rzeczy podstawowych, czyli pochodnia, te pitstony yy, i powiedzmy tu będzie bambus. Zacznijmy od bambusa, no to nie, to muszę jeszcze sobie przerzucić, yy. dobra, na razie nie przerzucam. I teraz tak, pierwsze pitstony, czyli lepki tłok stawiamy tak i tak. Teraz zwykły tłok, ja sobie tutaj użyję kreatywa, stawiamy sobie tutaj w ten sposób, żeby on w taki sposób był. I tutaj. Dokładnie tak mają być dwa, dwa tutaj nasze pitstone'y, Nie wiem czy tak to się nazywa, ale powiedzmy tłoki. I mamy to w taki sposób y, zapętlone, powiedzmy, że one będą się przesuwać nawzajem, i to będzie nam robiło taki system, że raz to, raz to, raz to, raz to. Takie zobaczycie zaraz, jak to będzie działało. Teraz tak, pochodnie nasze, dajemy jedną tu, na ten pierwszy kamień, drugą tu i tutaj z tyłu dajemy dźwignię, żeby to wyłączyć na start, żeby tam to nie zaczęło chodzić. Wyłączamy dźwignię. Teraz to nie działa. Dajemy tutaj sobie jeden redstone, tutaj jeden redstone, to będzie oczywiście przewodziło przez kamień. Redstone będzie przewodził przez kamień do tych pitstone'ów i teraz potrzebujemy sobie tutaj już dać piasek. I teraz tak, jeżeli tych pochodni by nie było, i ja powiedzmy, jeszcze sobie wezmę tego piasku więcej. Ja powiedzmy, położę tutaj piasek, no to nam to spada. Widzicie? Dlatego pamiętajcie, żeby najpierw dać pochodnie, bo ten, ten piasek musi się tu utrzymać. I teraz tak, dajemy sobie jeden piasek na to, jeden na to. I teraz mamy już praktycznie gotowe. Powiedzmy, to sobie rozwalmy, że nam to nie przeszkadzało, bo ja mogę tutaj latać. Wy to będziecie potrzebować oczywiście albo na jakimś rusztowaniu, albo na właśnie takich blokach będzie to budować, więc to jest potrzebne. I teraz potrzebujemy. Naszego obserwatora, czyli detektor, stajemy sobie w tym miejscu, na jakby to był survival i dajemy tu. Dajemy w taki sposób, żeby on patrzył na ten redstone, ten obserwator. Czyli tutaj ta dupka musi być, że tak powiem, wyciągnięta. Dajemy sobie tutaj solid bloka i tutaj dajemy ostatni... Zapomniałem, że na, na kreatywnym trybie te bloki się po prostu nie... Nam nie usuwają, ale i tak pokazałem wam w liczbach, ile tego potrzeba. E, więc y, widzicie, jak używam jednego pitstone'a, to on się nie usuwa mi z inventory, więc. No ale wiecie, wiecie w jakich liczbach to potrzebne. I to jest już gotowy system. I teraz tak, patrzcie, jak odpalę to tutaj, widzicie, jak to działa. Ten, y, ten tutaj, nasz pitstone', ścina tego bambusa nadmiar. To tutaj cały czas ta ziemia jest przemieniana. A Minecraft, z tego co usłyszałem, nie, nie jestem pewien, czy to jest prawda, bo to usłyszałem pogłoski, że rośnie bambus tak szybko, jak się pod nim podłoga zmienia. W sensie jak ten piasek się pod nim zmienia, czy tam, zie czy tam ziemia i tak dalej. I jakoś tam Minecraft ma do domyślnie to zapisane, że to się zmienia co jakiś czas, jakbyśmy grali na normalnym Survivalu. I jak włączymy sobie tą maszynkę, to widzicie, cały czas ten blok się zmienia, dlatego nam to rośnie bardzo szybko. I teraz naszego bambusa. Możemy sobie tu postawić. I ważne jest to, że bambus nie był w tej formie, tylko był taki. Czyli dwa bambusy na start sobie stawiamy i teraz zobaczcie. Daję sobie takie coś i ten bambus cały czas jest ścinany. Cały czas. O Jezus, przesunął mnie to do góry. Czyli ten bambus cały czas nam się pojawia, jest praktycznie nieograniczona farma bambusa. Ok, to jest jedna nasza strona. Teraz potrzebujemy kaktusa. I tutaj już troszeczkę schody, ponieważ ten kaktus musi być schody wyżej. I na zagranicznym YouTube widziałem, że to było tak zrobione, że dopiero tutaj było to stawiane, ale ja robię to jeszcze jedną kratkę dalej, żeby nam się to nie mieszało, dlatego robię to tak. I to jest teraz wyżej, dlatego stawiamy sobie znowu ten nasz ząbek w ten sposób, dokładnie w ten sposób. Stawiamy sobie znowu to, czyli takie rogi nasze. To jest łatwe, pamiętajcie. Możecie sobie zwolnić to wideo, jeżeli chcecie się nauczyć tego. Ja, yy, no, już to robię praktycznie z pamięci. Bo teraz nie patrzę w żaden poradnik i tak dalej, bo już zrobiłem tych ekspiark parę. Yy, nie jestem. Wiecie, no, widzicie moje odcinki z Minecrafta. Ja nie jestem prostym Minecraftowym. Po prostu prosiliście o ten poradnik, dlatego wam go robię. Yy, I od razu mówię, że na zagranicznym YouTubie znalazłem poradnik do tego. Dlatego link w opisie do tego gościa, co to nagrał. Bo chyba to jedyny poradnik, jaki znalazłem. I teraz, okej, okay. kontynuujmy. Tutaj idzie dźwignia. Dźwigni już nie potrzebujemy, pochodni już nie potrzebujemy, nie potrzebujemy, wyłączmy sobie te pochodnie na razie. Potrzebujemy redstone, tego już nie potrzebujemy. I teraz znowu potrzebujemy tłoki. Raz, dwa, wskakujemy. Raz, powiedzmy, jak już bym na survivalu robił. Dwa, i teraz już powiedzmy, tutaj musiałbym się dobudować. Raz, dwa. I teraz mamy, że tak powiem, tutaj pod kaktusa przygotowane. Widzicie, to jest piętro wyżej. Kaktus musi być piętro wyżej. Nie może być tak nisko, bo potem zobaczycie o co chodzi. Chodzi bardziej o, o to, że coś będzie z lejami e, ustawiane, dlatego to musi być wyżej. Dajemy obserwator, znowu patrząc się na, na to w dół, czyli na nasz redstone, dajemy sobie znowu czekajcie, ja nie włączyłem nagrania, nie włączyłem sobie nagrania. Solid bloka dajemy, żeby nam przewodził ten sygnał redstone i dajemy nasz kolejny pitstone. I pitstone'ów już nie potrzebujemy. E, spadło mi to, także zaraz zbiorę. Obserwatorów nie potrzebujemy, tego już nie potrzebujemy. Bambusa już nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko skrzynek. Piasku też nie potrzebujemy. E, piecy. Redstone był jeszcze nam potrzebny. Dźwignia też. Przepraszam, mój błąd. Potrzebuję jeszcze redstone'a i dźwignię. Więc tu bierzemy sobie redstone i dźwignię. To wyrzućmy już z czego nie potrzeba. E, 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 piasek też jest niepotrzebny. Redstone dźwignia będzie potrzebny już na sam koniec, dlatego już sobie zostawię i ok. I tutaj stawiamy kaktusa. Kaktus może być jeden, to nie ma znaczenia totalnie, kaktus może być jeden. Jeżeli ustawicie dwa, no to on od razu będzie ścięty, a poza tym nie możecie ustawić dwóch. Kaktus nie może mieć dookoła siebie, że tak powiem, żadnej budowli, dlatego nie możecie postawić dwóch. Ok. I teraz jak to włączymy? Zobaczcie. Nasz kaktus rośnie. Troszeczkę wolniej. Rośnie troszeczkę wolniej, ale to nie ma znaczenia, po prostu bambus się szybciej przypala niż kaktus rośnie. OK, i teraz zobaczcie, mam tego jednego bambusa, ale on nie jest tą sadzonką, czyli to będzie dalej działać. Zobaczcie, widzicie, dalej to działa, więc jest OK. I teraz trudna sprawa. Trudna sprawa. Dajemy sobie lei, ale najpierw dajemy skrzynkę tu i tu. Dajemy tu skrzynkę. O jezu, zrobiłem błąd. OK, nieważne. Zrobiłem to tak, jak powinno to wyglądać. Nie zrobiłem z tym moim jeszcze kratkę dalej. Więc tego już nie będę przebudował, tak to powinno wyglądać. Po prostu, jakbym zrobił kratkę dalej i dałbym tu podwójną skrzynię zamiast tej jednej, czyli w tym miejscu, o w tym miejscu by była druga skrzynia i to by było kratkę dalej przesunięte, to mniej, mniej kaktusa by mi wpadało, czy tam mniej bambusa by mi wpadało do tego leja z kaktusem, czy z bambusem nawzajem. Wiecie, bo to może wbada, wpadać nawzajem do siebie. I teraz tak, staję tutaj, daję z shiftem, trzymam shift, daję jeden lej, drugi lej, żeby jak kaktus leci. Zobaczcie, teraz yy, tu sobie stanę. Nie, nie mogę tu stanąć. Jak tak, kaktus leci, otwieram sobie lej, to powinno lecieć do leja, ale to zaraz zrobimy tak, że będzie leciało. O, widzicie, był jeden kaktus, leci kolejny. Tylko nie zawsze, że tak powiem, ten kaktus idealnie upada. Widzicie, teraz spadł na bok. Więc później to, do tego dojdziemy, jak to poprawić. I teraz tak. Najważniejsze: doprowadzenie do pieców, bo to musi się przepalać automatycznie, prawda? Więc zróbmy doprowadzenie do pieców. Zróbmy sobie tu troszeczkę jeszcze miejsca. I teraz. To jest, naj... zawsze mi sprawiało problem, jeżeli chodzi o doprowadzenie do pieców, w którą stronę te leje zrobić. Dlatego będę to robił bardzo powoli, żebyście też widzieli. Teraz tak, lej w tę stronę, w tę stronę i teraz zaczynamy już jazdę, że tak powiem, z lejami. Bambus, z tej strony mam bambus, musi trafiać w tył pieca, czyli powiedzmy sobie już, zaznaczmy, że piece będą tutaj. Niepotrzebnie w sensie ścinałem to, ale okej. Okay. Eee, czekajcie, mam jakieś bloka, mam ziemię. To na razie wyrzućmy, mam ziemię, sobie zróbmy, Nie niepotrzebnie ścinałem ten jedną, jedną, jedno piętro, że tak powiem, tej ziemi, ponieważ no to mi idzie, że tak powiem, na ten piętro, co było, było idealnie. Dlatego zróbmy jeszcze raz, bo tak to byśmy musieli po prostu więcej lei wykorzystać, czyli hopperów naszych tak zwanych i teraz tak, odmierzamy sobie tutaj odnośnie tymi hopperami, gdzie nasze piece powinny stać? Czyli jeżeli bambus musi nam wpaść do tyłu pieca, to nasz, nasz piec powinien stać tutaj. Ja wam zapalę może latarkę? Nie, nie mam jak. Chyba mogę tą zapalić. Okej, okay, niech będzie na razie ta. Widać wszystko, widać. Okej. Okay. Bambus chyba, że mogę A Jezus, nie znam komendy na dzień. Patrzcie, muszę zrobić tak. Eee... Jeżeli moglibyście dać mi znać w komentarzu Jaka jest komenda na dzień, bo totalnie się nie znam na tych kreatywach, na tym wszystkim. Ok, prześpimy się szybko, żeby to było, żeby to było ładnie widać. Co on trzyma w ręce, bo ta wchodnia dziwnie wygląda? Ok, mamy teraz super, że tak powiem, pogodę idziemy dalej. Piece, pięć piecy w tę stronę. Wystarczy pięć, więc piece nam już nie potrzebną, więcej ta ekspiarka nie przepali niestety. Pięć piecy i teraz tak, nasze hopery muszą być z shiftem do ścianki. Do ścianki pieca, żeby jak już wpadnie do tego hopera, żeby po prostu wpadało do ścianki. I teraz tak, nasze hopery, jeden będzie tutaj, bo to jest ostatni nasz piec, reszta będzie w ten sposób. Widzicie? Że teraz tak, z tego hopera wpada nam do tego. Ten hopper podaje dalej, 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 dalej. Wpada tutaj, wpada tutaj, wpada tutaj, wpada tutaj, wpada tutaj. Czyli będzie bambus równomiernie rozprowadzony. Jeszcze jest zasada, że można tutaj wylać wodę, gdzie ten bambus będzie jakoś odprowadzany idealnie i można ustawić zegar. Zegar, z tego co pamiętam, robi się... Czekajcie, przekaźnik. Zegar można zrobić w ten sposób chyba. Nie wiem, czy dobrze to zrobię, bo nie pamiętam dokładnie. Na tym zegarze, że tak powiem, się nie znam totalnie, jak to zrobić, więc jeżeli... Już umiecie to robić, to dajcie znać. Jeżeli nie, no to postaram się to jakoś wykminić, jak to zrobić, i wam. No, ja na jakimś live wam to dopowiem. Dobra, gdzie jest ta moja pochodnia? W ręce, oczywiście. Yy, oczywiście, w ręce, czego ja tutaj nie mogę postawić. Chyba wszystko mogę postawić, więc weźmy sobie pochodnie na razie tutaj. I teraz tak, jeżeli postawimy tą pochodnię. Mm, za szybko to zrobiłem. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, dlatego. Nie jestem, nie jestem do końca pewien. Chyba musimy postawić i zabrać ją. Tak, postawić i zabrać podnie, wtedy mamy ten zegar. Potem możemy ten zegar doprowadzić tutaj. I dać tutaj nasz. E, czu, 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 jak on się nazywał? Totalnie nie pamiętam. E, wiecie, ten, ten przedmiot taki, co wyrzuca itemy. O, jest tutaj. Podajnik, tak? Podajnik to jest? Chyba podajnik. Weźmy ten podajnik, i wtedy dajemy tutaj podajnik, który jest zasilany wedle tego zegara, i wtedy przez hopper tutaj wpada ten bambus i wypluwa nam. Wypluwa nam ten bambus tutaj równomiernie, że tak powiem, z naszą prędkością, jaką chcemy. To jest taka już zaawansowana funkcja tego, że tak powiem, tej ekspiarki. Ale okej, okay. dojdźmy do tego, jak to zrobić idealnie. Tutaj i tak zrobiłem o jedno piętro wyżej, ale to nie ma znaczenia. Mogłem te, te po prostu, te hopery, które są tutaj, ta linia, mogłem dać już tutaj. Dlatego jeden hopper po prostu zmarnowany. Ale to jest nieważne. Teraz nasz kaktus. Kaktus musi wpadać nam do pieca. Czyli znowu dajemy sobie hopper tak, żeby wpadał idealnie. I teraz on musi iść w tę stronę. Czyli pierwszy hoper tutaj, potem idzie hopper tu, 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 tu. I w tę stronę chyba tak samo zrobimy, tak. Ja zaraz sprawdzę tutaj dokładnie, czy były dwa rzędy hoperów, bo nie pamiętam dokładnie. I ten hopper musi być yy, też tak. Czyli nam wpada tu, rozdaje. I te hopery prosto do pieca. Czyli te hopery muszą iść prosto do pieca, bo już. O, widzicie. Ten rząd dobrze zrobiłem, a ten wcześniejszy źle zrobiłem, czyli te hopery prosto do pieca. Czyli one już nie podają dalej, tylko idzie w piec. Tu podaje dalej linia kaktusa, tu idzie dalej w piec. Ok, mamy to. Teraz tak. Formalnie już mamy to gotowe. Możemy to zaraz przetestować, ale jeszcze, żeby nasz ekspres zbierał, stawiamy sobie taką kreskę z naszego redstone'a, i tutaj dajemy dźwignię. Dajemy dźwignię, żeby tą kreskę mieć wyłączoną. Ponieważ, jak ona jest wyłączona, to wtedy nasze piece przez nasze kolejne hopery, które już tutaj trzeba ustawić. Czekajcie, czekajcie. O dobra, tu są nasze piece. I teraz tak. Wyjdźmy sobie stąd, tak. Teraz tak, tu mamy skrzynkę. Mamy tu skrzynkę. I teraz nasze hopery muszą nam, że tak powiem, podawać do skrzynki te rzeczy, które będą przepalone. Czekajcie, jest tam dobrze. Nie, tutaj musiałem wyjść. Jestem dobrze, czyli z tego pieca wypada, idzie, 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 aż do skrzynki. Skrzynka musi być chyba tak położona. Jak, jak jest w tym, to musi być z shiftem. Okej okay. Tu zostawmy tą ziemię, no bo przed chwilą mówiłem wam o tym, że to jest bardzo ważne. O! O! To jest bardzo ważne, żeby to zawsze było wyłączone, jak zbieracie ekspa. Bo jeżeli chcecie potem zebrać tego ekspa, w sensie jak tutaj uzbieracie sobie ileś tam, że tak powiem, nie wiem, przepala się pół dnia, czy tam całą noc, klikacie, włączacie to i wtedy w piecach zostanie ten barwnik. Zaraz wam to pokażę. I teraz tak, żeby dodać kolejne skrzynki, bo tego barwnika nie ukrywajmy, będzie bardzo, ale to bardzo dużo, żeby dodać kolejne skrzynki, po prostu je dodajecie tutaj kolejne, kolejne, i żeby wpadało do tych skrzynek, musicie dodać hopery w sposób taki. Na skrzynkę z Shiftem, na skrzynkę z Shiftem, na skrzynkę z Shiftem. I tu możecie już dać nieograniczoną ilość tych hopperów. Czekajcie, ja sobie wyjdę. Nieograniczoną ilość tych hopperów, ponieważ z hopperów zawsze spada na sam dół, idzie do ostatniej skrzynki i potem się zapełnia każda kolejna skrzynka. Jeżeli się zapełni całe, no to już zostanie nam w piecach i już EXP dalej nie będzie się zbierał, nie będzie się kumulował ten EXP. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej skrzynek sobie dać, jeżeli rzadko odbieracie EXPa. I teraz. Mamy to gotowe, aczkolwiek. Tak jak mówiłem wam na początku, nie zawsze nam ten kaktus spada dobrze, ani nie zawsze nam ten bambus spada dobrze. Dlatego ja sobie dam tutaj jeszcze po solid bloku. To jest ten solid blok jest totalnie nieważny, ale dałem sobie, żeby było łatwiej. I dajmy sobie, no, żeby było ładnie u mnie z nederaku, żeby tego nie było widać, dajmy sobie tutaj szkło. I teraz tak, jeżeli chcemy ustawić szkło, to ustawiamy sobie w taki sposób. Proszę bardzo. Pamiętajcie, żeby na tych pistonach nic nie było, bo potem na tę pistą wypchnie to szkło i będzie lipa. Czyli ustawiamy sobie to w taki sposób. Proszę bardzo. Tutaj, żeby było ładniej, po prostu taki kwadrat, taki prostokąt zrobiłem. I tutaj to robimy to samo. Tylko pamiętajcie, że kaktus nie może mieć tutaj, nie wiem, tutaj tego bloku, bo się zniszczy. Nie może mieć z tej strony, bo się po prostu kaktus zniszczy. Czy ja mam teraz kaktusa? Oczywiście nie mam, bo jestem Głąbę mi wam pokazuję to na żywo. E, Okej, okay. kaktus, pamiętajcie, nie może mieć bloków koło siebie, ale za to bloki może mieć tutaj. Czyli już nam kaktus na bok nie poleci z góry, więc dajemy sobie szkło po prostu w ten sposób i w ten sposób. Ponieważ wiecie, on urośnie i od razu zostanie ścięty. E, tu możemy dać szkło w sumie? Możemy. Tu możemy dać szkło jeszcze. Ok, tu chyba nic się nie stanie z tym naszym szkłem. Ok, teraz mamy idealny system obudowany. Jedyny problem, jaki jest ten, to kaktus nam chyba tędy, jeżeli za daleko poleci, może wpaść tutaj. Dlatego ja to robiłem kratkę dalej i wtedy podwójna skrzynka, ale to wszystko było w tym samym miejscu. Czyli po prostu skrzynka kończyła się tutaj, tak jak wam pokazałem wcześniej, i hopper wpadał tutaj. Ale wszystko było w tym samym miejscu tutaj, jeżeli chodzi o ten cały system, więc tutaj, że tak powiem, nic wam nie zmienia. Ok, i teraz tak. Odpalamy naszą ekspiarkę. Z jednej strony Odpalamy naszą ekspiarkę z drugiej strony. I czy to już działa? Tak. Zobaczcie. Bambus spada do tego hopera. Kaktus spada do tego hopera. I teraz tak. Bardzo dużo SKK mi polecał właśnie, żebym spowolnił sobie tą ekspiarkę. O, jest. Kaktus spada? Zobaczmy, czy będzie szybko jeden kaktus. Czekajcie. Coś chyba zepsułem. Nie no, to musi być. Tak, wpada, dobra, wpada, nie wiem czemu, chyba przez skrzynkę nie pokazuje. Poczekajcie, przez lej, zobaczmy. Czy to po prostu idzie do ostatniego leja od razu? Nie no, nie powinno chyba tak być. Tu wpada, tu wpadł, tu wpadł, tu nie wiem gdzie wpadł, ale... Tu po prostu nie widać tego, ale tu widać, że wpada, po prostu idzie dalej. Yy, I teraz tak, zobaczmy, już pierwszy pies się przepala, zobaczcie, w sekundę mamy 18 kaktusa, czyli dobrze to wpada, po prostu to idzie automatycznie na dół. Mamy 18 kaktusa, bambus już jest full. Tutaj bambus, tutaj kaktus spada, tutaj bambus już kolejny się nie zapełnia? Nie, ponieważ bambus najpierw musi zapełnić ten, tutaj to miejsce, potem tu zapełni miejsce, czyli zanim ta Eksperka zacznie działać, to paręnaście minut minie i teraz pamiętajcie, że jak nam się już to przepaliło parę razy, to tutaj nam barwnik nie zostaje, ale nam zostaje exp. czyli jak będziemy chcieli zebrać tego ekspa, włączamy, czekamy aż jeden barwnik się przepali i expa. Zbieramy. Słyszeliście, był EXP. Zbieramy, wyłączamy zawsze, żeby ten barnik szedł dalej. OK, to jest nasza, że tak powiem, ekspiarka skończona. Wydaje mi się, że jest ok, dlatego jeżeli Wam się to podobało i nie mogliście gdzieś znaleźć tego na necie, chociaż dałem Wam teraz jeszcze link w opisie tego zagranicznego YouTubera, który to robił, ma takie czerwone włosy, bardzo fajnie się go ogląda, to yy, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Odcinek Z Minecraft nagrywam tylko dlatego, że znowu nie ma Fortnite'a, a bardzo bym chciał już Fortnite'a sobie ponagrywać, więc no szkoda, że go jeszcze nie ma. Yy, można też patrzeć, jeżeli już jesteście zaawansowani, można połączyć sobie kaktusa, że tak powiem, do drugiej, że tak powiem, dwa, dwie kaktusiarki, tu gdzieś postawić drugą, żeby. Lejami doszło do tego, yy, wtedy będzie więcej kaktusa, bambus będzie się szybciej spalał, wiecie, to będzie bardziej zaawansowane. To jest taka podstawa, która wam daje tego exp, który wam pokazałem na początku. Tak podstawowo ja mam zbudowane. I teraz trudniejsza sprawa, ponieważ chcemy zbudować farmę trzciny i farmę trzciny, a właśnie, jeszcze wam pokazać. Ogólnie polecam wam w ustawieniach, wyłączyć sobie bloki przy tej ekspiarce, tylko jak jesteśmy, bo zobaczcie. To jest mega głośne, mega dużo FPS-ów zabiera, dlatego budujcie to bardzo nisko, gdzieś tam, nie wiem, w podziemiach. Ale okej, okay. teraz druga sprawa, budujemy naszą farmę, yy, naszej, naszej tutaj trzciny, czyli po papier nam jest to potrzebne. I zaczynamy w ten sam sposób, czyli potrzebne nam takie coś, potrzebne nam tutaj, yy, tutaj potrzebne nam te rogi, tutaj, o, potrzebne nam to. I teraz problem jest z czciną, z czciną, dobrze, poczekajcie, wezmę sobie jeszcze te... A, leje, zniknęły, okej, okay. zaraz sobie wezmę te dziadostwa, ale mogę chyba skopiować, tak? Mogę skopiować, ok? czyli znowu dajemy tak, znowu dajemy tak. Tak, tak, bierzemy sobie jeszcze tego sticky pistona, skopił, skopił się. Nie, kaktusa skopiłem. o, mam sticky w ręce, dobra, nie zauważyłem tego, dajemy sobie tak, tak. Teraz może tu być ziemia. Najlepiej bez tej trawy. Znaczy, w sumie obojętne, czy z trawą, czy bez. Dajemy sobie tak. Potem redstone. To już pamiętacie. I to już działa. Czyli to po prostu działa, ale do tego dajemy sobie tą dźwignię. Ale już nie tutaj, ponieważ to nam nie będzie działać. Na razie to wyłączmy po prostu. Na razie to wyłączmy. Yy, w tę stronę to wyłączę. Dobra. I teraz ten blok, który miał na sobie redstone, musimy zamienić na schody najlepiej kamienne schody, ponieważ tutaj będzie wylewana woda, ponieważ jak wiecie trzcina nie rośnie bez wody i teraz tą wodę, z tego co wiem, tutaj mogę się troszeczkę pomylić, ponieważ yy, to było dla mnie ciężkie jak to robiłem. Poczekajcie, czy ja muszę to postawić w ten sposób? Hmm, na pewno. O, czy mi się to stawia w te same? Czekajcie, tak. Zobaczmy. Wiadro z wodą. Tutaj mogę się pomylić, więc bardzo Was przepraszam, ale chcę wam po prostu to pokazać. No. Nie do końca o to mi chodziło, żeby. Chodziło mi o to, żeby ta woda tutaj się nie wylała, czyli prawdopodobnie muszę to obrócić. Ale no powiedzmy, że nieważne. No na razie to działać będzie, działać będzie. Ale powiedzmy, chciałem, żeby tu woda się wylała. I zobaczmy teraz, czy trzcinę mogę posadzić. Wydaje mi się, że jeszcze nie będę mógł posadzić tej trzciny. No, nie mogę posadzić. Ta woda musi być wyżej. Czyli. Tą wodę musimy dać. Weź to. Yy, weź to. Tą wodę będziemy musieli dać tutaj, chyba. W to miejsce. Bo ta woda musi być obok naszego. Czekajcie. Zróbmy tak. Zróbmy ten blok wcześniej. Potem dopiero dodajmy ten blok. Widzicie, i tu jest troszeczkę problem, bo te schody zawsze mi sprawiają trudność. Ale jak do tego dojdziemy, to będzie ok. Schody w ten sposób Poczekajcie, postawię sobie tutaj na razie blok Schody chyba w ten sposób Dobra, idziemy jeszcze raz spać Jezus, powiem wam szczerze, że teraz mam lekką tutaj zagadkę jak to zrobić Ale ogarniemy to Pamiętajcie, metoda prób i błędów zawsze działa W szkole was pewnie tego też uczyli, więc tutaj nie ma co się przejmować Tak to ma być tak, zobaczcie. To ma być tak, czyli już tutaj doszliśmy do tego. Teraz tą trzcinę na pewno mogę posadzić. Zobaczcie, mogę posadzić. Dajmy sobie dwie od razu, chociaż to nie ma znaczenia. Eee, tutaj dajemy redstone, tutaj redstone. Tu te pochodnie. Drugą pochodnię już zniszczyłem, niestety, bo wylała się woda. I teraz zobaczcie sytuację. Znowu dajemy sobie obserwator, skopiujmy go sobie stąd. Znowu dajemy sobie obserwator w ten sposób. Czyli schody po prostu tutaj. To jest bardzo ważne, żeby schody były tutaj. Obserwator tak. Znowu sobie weźmy. Tu już mogę skopiować stąd. Weźmy sobie blok. Ten. Dajemy na obserwator. Dajemy to. Czyli nasz tłok. Dajemy w ten sposób. I teraz jak to włączę, to nasza trzcina będzie znowu cały czas ścinana. Widzicie? Cały czas to działa. I teraz zróbmy jeszcze raz tak, jak trzeba zrobić. Ponieważ tutaj nie mogę dać tej dźwigni. Tutaj nie mogę dać tej dźwigni. Yy, tutaj widziałem, że był to robiony. Czasami były inne sposoby na robienie tego. Na przykład możemy dać chyba tutaj kamień. Możemy dać kamień. Eee, gdzie są kamienie? Tutaj. Czy nam teraz ten pitstone nie zepsuje tego? Zepsuje, czyli musimy dać to niżej jeszcze chyba. Z tego co wiem. Bo jest jeszcze jeden sposób, który jeżeli mi się ten nie uda, to zaraz dojdę do tamtego. O, to działa, tak? Teraz zobaczmy, czy ta dźwignia będzie działać. O... Eee, e, e, e. Weźmy to jeszcze raz. Dźwignia. Czemu nasza dźwignia nie działa? Tutaj mam, że tak powiem, lekki problem, który możemy rozwiązać w bardzo łatwy sposób. Nie ma, nie ma tutaj żadnego problemu. Weźmy sobie tak, z powrotem. Weźmy tutaj dźwignię. Dajmy sobie tutaj skrzynkę. Tutaj skrzynkę. I dajmy sobie hopera na tą skrzynkę. Czyli to będzie ścinane w tą skrzynkę, w tę skrzynkę. To jest bardzo łatwy sposób teraz ogarnąłem sobie w tym momencie. Widzicie? Metoda prób i błędów ogarnięte jest ok. I teraz do tej skrzynki to wpada, ta trzcina. Teraz możemy sobie zrobić to znowu w taki sposób. Nie wiem, dajmy tutaj sobie. Weźmy to. Dajmy sobie tutaj skrzynki. W te miejsce, w to miejsce dobrze dałem. Z shiftem I teraz znowu. Żeby tutaj tej dźwigni tutaj nie zakłócać sobie z hopperkami sobie przechodzimy w ten sposób. I teraz znowu do tej skrzynki powinna się odkładać trzcina. Odkłada się, ale widzicie trzcina tutaj spadła, dlatego znowu weźmy sobie szkło. I teraz, że to jest, że tak powiem fabryka jednostronna, to tutaj już się nie musimy przejmować obudowaniem, że najdziemy na jakiś tam element drugiej naszej części, czyli w przypadku bambu na kaktusa. I obudujmy sobie to w ten sposób, żeby to już było tak obudowane, żeby wpadało nam tylko i wyłącznie do tego. Czyli lecimy tu, tu. No, może to być jakoś tam ładniej zrobione. Powiedzmy, jest ok. Mam nadzieję, że ten kolor. 30 minut odcinka, Boże. Dobra, w takim razie już tej łowiarki wam chyba nie pokażę. Chyba, że chcecie. No, to będzie odcinek za długi, ale wydaje mi się, że. Nie, no, to pokażę wam jeszcze tą, pokażę wam jeszcze tą łowiarkę. Łowiarka jest bardzo prosta. Budujemy dwa dołki, dajemy sobie tutaj cztery, dajemy sobie tutaj skrzynkę, dajemy na to hopper, tutaj dajemy, zostawiamy takie coś, czyli taką dziurę, blok dźwiękowy dajemy, tutaj na szybko już Wam pokażę, blok dźwiękowy, i żeby nam ten blok nie walił w taki sposób, jak będziemy wędką w to uderzać, dajemy sobie na to cokolwiek z shiftem, i teraz tak, potrzebujemy płytki. Płytka, ciężka płytka naciskowa, potrzebujemy płotek, potrzebujemy płotek, yy, potrzebujemy jeszcze klapę, tą metalową klapę. Weźmy tak. I teraz tak, płotek stawiamy tutaj, na to stawiamy płytkę z, shift, z shiftem i na to teraz, ważne, żeby to było na tym bloku, stawiamy to. I teraz w, ten, w to miejsce wylewamy wodę. Woda jest w tym momencie, yy, leci w tym momencie w tą dziurkę, i teraz mamy już gotową naszą łowiarkę, automatyczną. To też jest farma Expa yy, wędkę. Weźmy wędkę i teraz tak. obojętnie jaką wędkę? Może być zwykła. I teraz tak. Celujemy w to miejsce, że nam się klapa otworzyła i żebyśmy nasz X mieli na bloku dźwiękowym i im lepsza wędka, tym szybciej się będzie łowiło. I teraz cokolwiek złowimy, to będzie nam wpadało do skrzynki na dole i my możemy tak, nie wiem, ja zawsze to robiłem, że Brałem kubek i przytrzymywałem sobie lewy, prawy przycisk kubkiem, żeby to po prostu stało w miejscu. Ważne, że nam się gdzieś nie poruszyła myszka, bo wtedy nam wędka będzie się psuła. Więc to jest ważne. Ważne, żeby trafić w, ten, w to miejsce. I teraz nam to się łowi, potem idemy trafiają do skrzynki. Sorry, że nie zmontowałem tego odcinka. Chciałem, żebyście mieli wszystko krok po kroku. Dlatego mam nadzieję, że długość odcinka Wam nie przeszkadza. Jeżeli Wam jest, jest coś niejasne, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że ten content będzie lepszy niż pranki, bo widzę, nie lubicie pranków u mnie na kanale. Eee, szybko zobaczmy sobie, czy to przeszło Gamę Modę Survival. Widzicie, jeszcze nie przeszło do innych pieców, dlatego jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Zobaczcie, szósty level se wbiłem. Więc yy, to popracowało dosłownie 10 minut i szósty level se wbiłem, więc pomyślcie, jakby to popracowało całą noc. Ok, mam nadzieję, że taki content Wam się bardziej podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Sorry za 34 minuty odcinka. Mam nadzieję, że nie będziecie źli. Do zobaczenia! Widzimy się w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że z Fortnite, przeplatany Minecraft będzie, więc do zobaczenia, papa. Pa.